Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Tropical. Kochani, wracamy. I co my mieliśmy tutaj zrobić? Pamiętam, że obudziliśmy się z koszmaru i mieliśmy chyba wziąć gorący prysznic tutaj. Więc od razu sobie zobaczmy to. Dominika wzięła długi gorący prysznic. Od razu lepiej. No dobra, pora się zastanowić nad tym, jak chcę spędzić wieczór. Adela powiedziała, że będzie na mnie czekać przy minibarze. Ale z drugiej strony... Może warto też sprawdzić, co robił Jakub i Marlena. Zostało 9 dni do zakończenia symulacji. Mam nową wiadomość. Tylko gdzie tutaj się sprawdza o wiadomości? O ile się w ogóle da. Nie pamiętam. Dobra, spędź wieczór z Adelą lub sprawdź, co robił Marlena i Jakub. Dobra, Marlena i Jakub są w sklepie, a Adela jest na plaży. Okej. Dominika jest w szatni. Dobrze o tym wiedzieć. Więc wiecie co? Marlena i Jakub są irytujący, ale do nich pójdę. A co mi tam? Pewnie na nas się Adelka obrazi, no ale trudno, kij w oko. Nadal ścina delikatnie tak, nie wiem co jej się w ogóle stało, ale zaczęła delikatnie zżynać. Mam nadzieję, że to w końcu się uspokoi. Dobra, Jakub. Marlena, stąd jestem przekonana, że po otworzeniu chemikaliów w tej strefie technicznej będziemy mogli skonstruować nitro do tych hulajnóg. Ooo, czyli Marlenka jest jakimś chemikiem albo inżynierem. Zdajesz sobie sprawę, że nasze ubezpieczenie nie obejmuje czegoś tak głupiego, prawda? Siemka, co robicie? Dominika! Planujemy wielki wyścig hulajnogami po całym Tropicalu. Dawaj, dołącz do nas. Co porabialiście? Co porabialiście przez ostatnie kilka godzin? Ja szczerze mówiąc... A poszłaś w kimę. Widziałam. Przyznasz szczerze, że te zjeżdżalnie potrafią zmęczyć, no nie? A nie mnie. Razem z Kubusiem rozkminiałem te hulajnogi i te maleństwa potrafią naprawdę się rozpędzić. Dowiedzieliśmy się też, że automatycznie znikają, jeśli ktoś próbuje zjechać z nich ze zjeżdżalni. Kto o zdrowych zmysłach próbowałby zjechać hulajnogą elektryczną ze zjeżdżalni? Po prostu chciałem coś sprawdzić, okej? Uznaliśmy, że ciekawszą i bezpieczniejszą zabawą będzie zorganizowanie wyścigów. Muszę lecieć, dobra. Sorki, na razie muszę spadać. Siemka. Wiemy, że Marlenka i Jakub chcą zrobić wyścigi. To zobaczmy, co chce robić Adelka. Dobra, ale naprawdę tymi hulajnogami się bardzo ciężko jeździ. Moje prawo jazdy chyba poszło na dno. Ewidentnie. Wręcz bym powiedział, chyba że te hulajnogi są bardziej utrudnieniem niż jakimkolwiek dodatkiem usprawniającym poruszanie. Dobra, Adelka. Hej Dominika, jak tam? Czujesz się już lepiej? Tak, ten prysznic był tym, czego potrzebowałam. To co, gotowa na nasze pływanie? No dobra, nie chce mi się naprawdę jeździć tymi hulajnogami. Pewnie, dawaj, idziemy. Zastanawiałam. Chyba pogoda jest ustawiona, żeby automatycznie się zmieniała. Byłoby słabo, gdyby padało w trakcie naszego pływania. Zaproponuj zmianę pogody, zaproponuj pływanie w deszczu. Popływamy w deszczu. Nie pływałaś nigdy w morzu w trakcie deszczu? To super uczucie, nawet nie wiesz, ile cię ominęło. No nie wiem. Przekonaj. Dawaj, spróbujesz czegoś nowego. I tak wyjdziesz z tego pływania mokra i tak. No dobra, skoro tak mówisz. Dobra. Co teraz? Idziemy pływać? Ale zaraz. Nie ma relaksu bez odpowiedniej muzyki. Muzyki? W jaki sposób chcesz to zrobić? Wydaje mi się, że dałoby się to zrobić ze strefy disco. Tam są głośniki i wszystko. Strefy disco, tam są głośniki i wszystko. Jaki rym. To się może udać. Jakub wspominał mi o tym, że da się puścić muzykę z dyskoteki na cały Tropical. Zmień muzykę. W ogóle właśnie autor używa muzyk, które są objętymi prawami autorskimi, dlatego gramy na trybie streamera, zresztą nawet on to pokaże. Rozgrywka, podpowiedzi, czcionka, czekajcie, gdzie to było.
Dzięki. Tryb Steamera włączony. Więc właśnie, właśnie dlatego mamy tutaj taką inną muzykę. Jeżeli gracie sami, pewnie będziecie mieć inną. Ja sam sobie w ogóle zobaczę po rozegraniu tej partii, czy jest inna muzyka. No dobra, spójrzmy. Tak, zdecydowanie nic z tego nie zrozumiałam. Wydaje mi się, że te kolorowe przyciski zmieniają muzykę. Musimy zobaczyć, co mają fajnego. Żółty przycisk, niebieski, zielony, błękitny. Zielony. Nie no, to się raczej nie nadaje. Spróbujmy coś innego. Niebieski przycisk. Brzmi dziwnie znajomo, ale nie wiem skąd. Czy ja wiem, czy znajomo? Niemniej chyba nie nadaje się do pływania. Żółty. O nie, tylko nie ta muzyczka. Nienawidzę jej. To jest muzyka z windy. Nie, zdecydowanie włącz coś innego. Błękitny. To chyba jest w porządku. Czy ja wiem? No to świetnie, idziemy pływać. Ja bym zmienił tą muzykę. Muzyka jest już ustawiona, można pływać. A więc panie autorze, ja do pana będę miał kilka uwag, jeżeli pan ogląda tą serię. Z pewnością jest tutaj wiele rzeczy do poprawienia. Nie ma tak odświeżające pływanie. Jeszcze w takich okolicznościach. Tu jest tak ślicznie. Podświetlona woda, świecące meduzy, te wszystkie rybki, tropikalne palmy z każdej strony. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci ten deszcz. Nie, miałaś rację, to całkiem fajne doświadczenie. Jeszcze więcej dodaję do tej chwili. No w ogóle widzę, że całkiem szybko pływasz. Ledwo za tobą nadążam. Co mam powiedzieć? Gdy moja siostra była w podstawówce, odprowadzałam ją na basen. Nie miałam co ze sobą zrobić, więc też pływałam na torze obok. Płaszczka, wow, duża płaszczka. No i pływanie mnie wciągnęło. W szczytowej formie chodziłam kilka razy w tygodniu. Potem zostałam instruktorką pływania i prowadziłam parę zajęć, ale w tym roku nie przydzielili mnie nigdzie. Nie zastanawiałaś się kiedyś nad byciem ratownikiem? Może mogłabyś pracować w Tropicalu na stałe? Mam uprawnienie ratownika i pracowałam chwilę na basenach, ale to nie dla mnie. Zbyt duża odpowiedzialność. Moja przyjaciółka jest ratowniczką w górach i wiem, ile to dla niej stresu. Ja bym tak nie mogła. A jak ci się podoba wieczorne morze? Czuję się jak w spa. Brakuje łódek, prawdziwe morze jest lepsze. Jest śliczne. Czy prawdziwe morze jest lepsze? No nie wiem. Mam trochę doświadczenia, więc raczej nie powiedziałbym, że jest lepsze. Czuję się jak w spa, brakuje łódek. No nie będziemy narzekać. Czuję się jak w spa. Czuję się jak w spa. Muzyka, podświetlenie. Może Tropical jest bardziej luksusowym ośrodkiem wypoczynkowym niż aquaparkiem. Hej, Dominika, mogę ci zadać bardziej osobiste pytanie? No dawaj. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie, jakbyś, nie wiem jak to ująć, wcale nie bawiłaś się tak dobrze w Tropicalu. Wiem, że teraz jesteś zmęczona przez ten koszmar, ale już wcześniej nie wydawałaś się taka zachwycona jak inni. Mam ciężko w prawdziwym życiu, taka już jestem, nie twój interes, przecież mi się tu podoba. Mam ciężko w prawdziwym życiu. Wiesz co? Ciężko mi się tu zrelaksować. W prawdziwym świecie życie nie układa mi się zbyt dobrze. Niby wiem, że jestem tutaj na wakacjach i mogę odpocząć, ale tylko 10 dni, a potem będę musiała wrócić. Oj, przepraszam. Może nie powinnam była pytać. Nie powinna się odpytać, nie ma problemu. Nic nie szkodzi, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Mam nadzieję, że uda ci się jednak chociaż się tutaj zrelaksować. Mi też. Byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby nie śniły mi się koszmary. Coś się stanie. To chyba efekt uboczny mojej pracy. W kółko zadaję wszystkim pytania i czasem wychodzę na wścibską. Niektórzy dziennikarze faktycznie są wścibscy. Każdy polityk by się z tym zgodził. Nie chcę mieszać się z moją pracą w politykę.
to jedno wielkie bagno. Większość redakcji ma jakieś niepisane umowy z partiami politycznymi. Pisze zawsze źle o jednych, dobrze o drugich. Jaki jest sens bycia dziennikarką, jeśli zamiast obiektywnej prawdy przekazujesz ludziom odpowiednio zabarwione informacje? Poza tym, nacisk ze strony sił politycznych, ataki ze strony tych, których niesłusznie krytykujesz. Nie, to wszystko nie jest dla mnie. Wolę przekazywać ludziom opowieści o podróżach, o technologiach, a nie polityczną propagandę, którą ktoś wykupił. Rozumiem. Szanuję tę postawę. Ja też nie chcę się zbytnio interesować polityką. Gdy byłam młodsza, codziennie oglądałam wiadomości, czytałam gazety, ale w końcu nauczyłam się, że nie warto. Nie czuję się, jakbym miała jakikolwiek wpływ na to, co się tam dzieje. Nie czuję, żeby jedni politycy byli lepsi od drugich. Wszyscy kadną tak samo. Więc uznałam, że skoro to wszystko jest poza moim zasięgiem, to po co się tym przejmować i stresować? Dobrze, że nie jesteś jedną z tych zakłamanych osób z polityki. Nie wiem jak ty, ale ja już się trochę zmęczyłam. Idziemy coś zjeść? No, w sumie możemy. I co, koniec pływanka? I tak sporo popływały. No, drogie panie, wychodzimy z wody. O, co to było? Co? Mimo deszczu chyba nie było tak źle. Nie, w sumie było całkiem fajnie. Tak się zastanawiam, może weźmiemy sobie jakieś winko do tego jedzenia. Cały barek stoi, tylko czeka. A weźmy. No, Adea, ty to jednak wiesz, jak zorganizować relaksujący wieczór. Bierzemy. Nie robi. Jakiś czas później. No wie... lag gry. No więc umówiłam się z nim na Bubble Tea około 14. Wyszłam trochę wcześniej na pociąg, żeby na pewno zdążyć. I oczywiście nie zdążyłaś. Oczywiście nie zdążyłam, ale przyczyna tego była tak absurdalna. No więc, mój autobus stał w korku, który w ogóle się nie ruszał, więc w końcu nas wypuścili. No to wysiadam i biegnę. Dobiegam takiego dużego ronda, a tam... ziemniaki! Pełno ziemniaków! Jakaś ciężarówka miała wypadek. To wszystko się wysypało i zasypało całe rondo. A w sprzątaniu tego nie ułatwiał fakt, że zbiegli się wszyscy ludzie z okolicy, żeby pozbierać trochę dla siebie. Jakbym nie wysłała mu zdjęcia, to by ci nie uwierzył. Jak mi nie pokażesz, to chyba też nie uwierzę. Chcesz powiedzieć, że ominęła mnie taka promocja? Okej, chyba coś się popsuło z muzyką. To dziwne, powinniśmy to sprawdzić. Dobra, sprawdźmy, co się stało z muzyką. Gdzie my jesteśmy? No nic się nie popsuło, tylko... nasi ludzie z ekipy coś pewnie pozmieniali. Widzę, że nawet tam stoją. O. No siema, siema. Widzę, że wam też podoba się moja muzyka. No tak właściwie to przyszliśmy sprawdzić, co się stało z naszą. A, to wy włączyłyście to przynudzanie. Postanowiłam, że trochę poprawię klimacik. Teraz, jak już się to wszyscy spotkaliśmy, pora jakoś fantastycznie spędzić wieczór. Jakieś pomysły? Imprezka, zjeżdżalnie, spacer nad jeziorem, spanie. Ja bym powiedział spanie. Serio, to jest definitywny mój typ, spanie. Jestem typem spacza. Spacz, nie imprezowicz. Panie, jestem już zmęczona. Chodźmy spać. Ty chyba żartujesz. Nie przyjechaliśmy do Tropicana po to, żeby spać. Wypij kawę i bawimy się dalej. Jakiś czas później. O, chyba mi już wystarczy. Ale zabawa była całkiem fajna. Zdaje się, że nasz pierwszy dzień w Tropicalu dobiega końca. To prawda. To chyba był najlepszy dzień w moim życiu. Nie mogę doczekać się jutra. Nasze wspólne pływanie też było super. A potem jeszcze pizza i winko. Mam wrażenie, że dużo lepiej się poznałyśmy. No dobra, teraz trzeba się zastanowić, gdzie pójść spać. Wygodnie ci się spało w lagunie? Leżaki nie były najgorsze, ale koszmary i tak wszystko zepsuły. Może powinnaś pójść spać w innym miejscu?
Najchętniej jakimś cichym i spokojnym. Laguna chyba niespecjalnie się do tego zalicza. Na twoim miejscu wybrałabym się do różowych leżaków po wschodniej części plaży. Są trochę schowane od reszty, jednocześnie ten usypiający dźwięk morza. No dobra, niech będzie, spróbuję. Mam tylko nadzieję, że rano nie obudzą mnie mewy. Ja sprawdzę, czy laguna jest taka zła, jak mówisz. Mi, prawdę mówiąc, całkiem dobrze się drzemało. Jak będziesz miała koszmary, to ostrzegałam. No dobra, to widzimy się jutro. Dobranoc. Dobranoc. Mam nadzieję, że tym nie będzie już... Mam nadzieję, że tym nie będę już mieć koszmarów? To teraz chyba. Dobra. Ale właśnie, zastanawiające jest to, że teoretycznie na tej mapie nie jest... to są sauny. Sauna jest zamknięta z tego, co widać. Dżungla. Recepcja, pizzeria, minigolf, las środkowy, szatnie, punkt startowy. No właśnie, ale w tym wszystkim nigdzie nie ma żadnych domków. Nic, zero, nul. To same atrakcje turystyczne, ale nie ma żadnych domków. Jakub, masz coś do powiedzenia? Siemka, co porabiasz? Moje zęby. A, dobra, to nie przeszkadzam. To trochę też dziwne, skoro są w wiarze, to trzeba zachowywać środki higieny? Ja wiem, że niektórzy lubią to po prostu robić, ale... Ale sam fakt tego wszystkiego. Można zjeżdżać? Ciekawe, czy jeszcze można zjeżdżać. Ale da się, zjedź na kółku. Dobra, to jazda. Bo ja chciałem jeszcze coś zobaczyć. Nie wiem dokładnie, na ile odcinków nam starczy gra. Więcej? Nie, starczy ci na razie. Ale chciałem jeszcze pójść do Marleny, zapytać się, co ona robi i pójść zobaczyć minigolfa. Marlenka jest przy alkoholach oczywiście. Siema, Marlena. Jestem śpiąca. No ale porozmawiaj z nią. A ty wciąż tu jesteś? Słuchaj, dobre piwerko nigdy się nie kończy. Ale chyba niedługo będę się zbierać spać. Może ty się chcesz napić piwka? Piwna dolewka? Pora na piwko. Myślę, że już wystarczy alkoholu po tym winie. No pij. Nie chcesz, to nie. Jak zjeżdżać, to chciałaś, ale już się pobawić teraz, to już nie chcesz. Ogromny krab. Minigolf tor trzeci. Tor trzeci, poziom trudności zaczyna się. No dobra, ale jak da się to jakoś wejść? Kółka z masą. No dobra, no ale nie możesz? Ewidentnie nie. No trudno. Dobra, no to zostało nam tylko pójście pcia. Zostało nam tylko pójście pcia. Ciekawe, ile jeszcze pozostało nam gry. Właśnie to jest ogólnie problematyczne w takich grach, że osoba nagrywająca nie wie dokładnie, jak ma rozplanować odcinki, bo jeżeli się okaże na przykład, że ja zaraz skończę odcinek i zostało tylko 5 minut, no to za 5 minut rzucę, będzie ciężko. Jestem śpiąca, dobra. Różowe leżaki. Połóż się spać. Dzień dobieg końca. Muszę przyznać, że początek mojego pobytu w Tropicalu był rozczarowujący, taki sobie znakomity, niezły. Całkiem niezły. Zwłaszcza zjeżdżalnie są super. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, których tu poznałam, chyba najbardziej polubiłam Adelę. Adele jest bardzo przyjaźnie nastawiona. Świetnie się z nią pływało. Czuję, że mogę jej zaufać. Jeszcze 9 dni tutaj. Już nie mogę się doczekać aż jutro. Znów się coś zlaguje. To jest to samo wszystko napisane. Wow. Coś tu się ewidentnie pokrzeczyło. Dominika. Myszkę mi sfrizowało. Nie no, to jest jakiś żart, prawda? Znowu jestem w koszmarze. Mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć, żeby pomogła mi się obudzić. Chodzi o tą dziewczynę, która na samym początku nam się pokazała.
What? Czy to były jakieś dziwne... To był zniszczony tropikal? Marlena. No, naprawdę? Znowu ty? Znowu to, przepraszam? No dobra, miejmy to już za sobą. Muszę się z nią spotkać. Tam jest jeszcze Jakub, tak? To jest chyba Jakub. Marlenę znaleźliśmy. Gra robi się naprawdę creepy. Jakub. U niego zawsze są jakieś liczby binarne. Właśnie, bo ja miałem jeszcze rozprogramować tam to, co było. Wow, tu też nie idzie się dogadać, ależ oryginalnie. Może pomijmy to i przejdźmy już do tej części, w której się budzę. Muzyka się zbagowała totalnie. Znać Adele, Dominika, no właśnie, ale mamy tutaj trzy. Trzy wskaźniki. Co tu jest? 100%, właśnie, może lemoniada. Jedynie lemoniada jest tutaj. Ale to nie jest lemoniada, to są szatnie. Hodowla flamingów. Plaża dla dzieci. Dżungla. Szukasz dobrej zabawy. Czerwona zjeżdżalnia, zjeżdżalnia rozpędzi cię i tylko tyle. Południowa część tropikala wyróżnia się niezwykłymi kolorami i fascynującą fauną. Warto odwiedzić to miejsce, zwłaszcza w... Boże, niepowtarzalną atmosferę. Patrzcie tutaj, tu jest niby ta stacja paneli, jest napisane. W tym miejscu znajdziesz kilka holograficznych paneli, którymi możesz zarządzać swoimi wakacjami. Nasza obsługa ci już nie pomoże. Stacja hulajnóg? Tutaj nie ma nic zmienionego. Tutaj nie ma nic zmienionego. Tutaj się nie rozczytamy, niestety. Tutaj też nie ma nic napisanego. Ale patrzcie, że tutaj się całkowicie zwaliła grafika na tej plaży. Tutaj jest normalnie, a tu już nie. Ciekawe. Lemoniada, no właśnie. Orzeźwiająca lemoniada z pływającymi kawałkami owoców. Zdecydujesz się na nią jeszcze nie raz. Tylko czemu lemoniada? Mam pokazane mniej więcej, co moglibyśmy wziąć. To są szatnie. Wiecie co? Wezmę... Chodźmy na razie do baru. Czemu jest ta lemoniada z pizzą i frytkami? W ogóle tutaj nasza koleżanka Adela sobie pływa. Nie wiadomo w czym. Że piwko? To było chyba... Nie, to był minigolf. A jedzonko było tutaj chyba, prawda? Tak, stoły. Ale nie da się tu chyba wejść teraz. Pizzeria. Tropikal zmienił się w jakiś koszmar rodem z horroru. Odblokowano osiągnięcie priorytety. Wszystko jest strasznie zgliczowane, a ty myślisz o jedzeniu? Podziwiam cię, naprawdę. Zapywasz osiągnięcie. Dobra. Chciałem zobaczyć tylko. Ale z pewnością będziemy jeszcze tą lemoniadę z pizzą i frytkami. Adela, co nam powiesz? Jeszcze zobaczmy przy okazji, co jest na dole i do czego nas prowadzi ta strzałka. Tutaj. Gdzieś tu była. Strasznie się przycina. Te panele, prawda? O właśnie. Nie ufaj jej.
Im ty jesteś, mryciary przeszły. Nie ufaj jej. Nie ufaj Adeli. Albo nie ufaj tej dziewczynce, która nam pozwalała się wybudzić. To jej mamy nie ufać. Ej, dobra, fajnie się zaczyna. Jeżeli to jest początek gry i naprawdę to będzie w takim klimacie jak w tej chwili, to fajnie. Dobra, wszyscy odkaczeni. A teraz sprawdźmy, czy mogę znów liczyć na jej pomoc. Znajdź nie wiadomo co. Gdzie ona jest w ogóle? W punkcie startowym. W tym miejscu pojawia się każda osoba, która dopiero co została przeniesiona do Tropicala. To miejsce jest początkiem niezapomnianego koszmaru. Czy tu coś jest? Chyba zjeżdżalnia, jakiś mostek. Kurde, dobra, jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Ma to swój klimat w tej chwili. Bardzo mi się podoba, tylko no, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Aczkolwiek no mam kilka propozycji dla twórcy, co można by było zmienić, bo jest tutaj kilka takich mankamentów, które bym zmienił na 100%. O. Wszedłem jakoś do tych szatni. Toalety. Lepiej nie. To może być zły sen, a w snach nigdy nie wiadomo, nie wolno korzystać z toalety. Poza tym jakoś tak nie wyglądają zachęcająco. To nie jest Adela? Nie Adela, tylko Dominika? Nie. Uff. Dobra. Znalazłam cię. Znowu masz koszmary? No, jak widać. I to dokładnie taki sam, co poprzedni. Spokojnie, możesz na mnie liczyć. Zaraz się obudzisz. Ila, zanim się rozstaniemy. Czy Tropical jest bezpieczny? Jak się tu znalazłeś? Najpierw Tropical. Albo nie, kim jesteś w ogóle? Kim jesteś? Oj, Dominika. Po co zadawać pytania, na które zna się odpowiedź? No dobra, pora, żebyś się obudziła. Trzymaj się. Dzięki, też się trzy. Uff, obudziłam się. Naprawdę nie wiem, co ja bym bez niej zrobiła. No dobra, pora na jakieś śniadanko. Powinnam sprawdzić, czy postali już stali. Może pójdziemy zjeść coś razem. Czemu może jest czerwone? What the fuck? Zaraz. Mam wrażenie, że coś tu jest mocno nie tak. No właśnie, czemu morze jest czerwone? Wszystko jest czerwone. Dziewczyny... Patrzcie, stoi Dominika. Hej, widzicie, oczy to są też czerwone. To co się dzieje? Dominika, dlaczego ty do cholery masz czerwone oczy? Osiem dni, 14 godzin, 38 minut, 50 sekund. Czy to będzie akurat koniec? To mogłoby pójść nie tak. Tak, to jest koniec, kochani. No to ładnie się wyrobiliśmy. Akurat 30 minut odcinka. Kurde, pięknie. Czy Dominika powiedziała Adeli o koszmarze? Ty i 85% graczy zdecydowało się powiedzieć prawdę. 14,8% osób nie wspomniało o koszmarze. Z kim Dominika spędziła wieczór? 55,6% spędziło wieczór z Adelą, 44,4% spędziło wieczór z Mareną Jakubem. Ty i 55,6% graczy zdecydowało się spędzić wieczór z Adelą. Kogo Dominika polubiła najbardziej? 55,6% wybrało Adelę, 3,7% Jakuba, 29,6% wybrało Marlenę, 11,1% nie wybrało nikogo. Jakie pytanie zostało zadane dziewczynie ze snów? Ty i 33,3 graczy spytało, kim ona jest. Po co zadawać pytanie, na które zna się odpowiedź? No nie, my nie znamy.
33 i 3 spytało, dlaczego Dominika ma koszmary. 18,5 spytało, jak dziewczyna znalazła się w snach. 14,8 spytało, czy Tropikal jest bezpieczny. Czyli najmniej osób spytało, czy Tropikal jest bezpieczny. No właśnie, ale widać, że ludzie chcieli się dowiedzieć, dlaczego dziewczyna ma koszmary i kim jest w ogóle ta dziewczyna. Fajne, 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 fajne. Fajne podsumowanie. Ty i 74,1 graczy nie zdołało wygrać z Marleną. 22% tylko wygrało. Dobre, 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 naprawdę. Jak poszło bywanie z Adelą? Ty i 53,3 graczy naprawdę poprawiło swoją relację z Adelą. 46,7 uzyskało inny rezultat. Dominika i Adel wzięły wino po pływaniu. 100% wzięło wino. Dobre, dobre, dobre. Znaczy wiecie, to jest jeszcze mała, mała ilość graczy, jakby nie patrzeć, która w ogóle zagrała w demo. Jeżeli chcecie oczywiście zmienić te statystyki, to was zachęcam do rozegrania przynajmniej tego demka początkowego, bo naprawdę fajnie się w to gra. Fajnie się w to gra i jest wiele jeszcze mankamentów, które trzeba zmienić, o których za chwilę powiem, o których przynajmniej pamiętam w tej chwili. Ale naprawdę bardzo fajnie mi się w to grało. Udało ci się przejść wersję demo w godzinę 25. Coś tam twórcą mówił, że jednak 3 godziny. Średni czas wśród wszystkich graczy wynosi 1 godzina 6 minut. 81,5 przeszło demo szybciej. 18,5 przeszło demo wolniej. Dobra. Więc panie Robercie Wels, nie wiem dokładnie jak się wymawia twoje nazwisko, przepraszam za to. Rysunki postaci Aitna Games, grafiki okładki, materiały promocyjne, symbole, pogody, tekstury tła. No dobra. Dobra, co mogę wam powiedzieć dokładnie o Tropikalu i co bym chciał na pewno w tym Tropikalu zmienić? Co radziłbym twórcy zmienić? Zacznijmy od początku, od samego włączenia gry. Intro. Intro jest złe. Sam ten efekt tak jakby sfrizowania tego loga jest zły. Zmień to, bo czasem naprawdę jak się włącza grę, to wydaje się, że gra się sfrizowała. Ja już miałem dwa razy takie sytuacje, że kliknąłem Ctrl Shift Escape, żeby tylko włączyć menadżera i chciałem grę wyłączać. Ale oczywiście przypadkowo, więc jak możesz... Znaczy, jak możesz, jeżeli chcesz oczywiście, bo to jest twoja gra, ja tutaj nie mam nic do gadania. Zmień to logo, no takie normalne logo swojego... studia, że tak powiem. Ale nie pokazuj początkowo, czym ta gra jest. Po drugie, za szybko chodzisz właśnie w takie elementy horrorowe. Ja bym dał się właśnie graczowi przynajmniej przez chwilę zaznać ze wszystkimi motywami właśnie z tą zjeżdżalnią i tak dalej. Bo no, gra przybiera zbyt szybkie tempo na początku. Tak jak dałeś właśnie wolną rękę typu taki sandbox, że możemy skorzystać czy ze zjeżdżalni, czy z czegoś innego. Na początku nie wprowadzaj takiego zamętu. Niech się zacznie od pierwszego koszmaru, dopiero potem możesz wprowadzać właśnie takie elementy jumpscare'owe, ewentualnie horrorowe. Co jeszcze? Na pewno popraw hitboxy, które są przy kontakcie z otoczeniem, to odbijanie i tak dalej, to jest coś złego. Nie wiem, czy to silnik po prostu tak wymaga. Jeżeli tak, no to nic z tym nie zrobisz, ale jednak... no to by się przydało zmienić. Po drugie, hulajnogi. Hulajnogi w ogóle mi się tutaj nie widzą, powiem szczerze. Jest to dosyć taki... no moim zdaniem, może nie to, że niepotrzebny, ale źle zrobiony. Więc hulajnogi moim zdaniem do poprawy nie pomagają w podróżowaniu w żaden sposób. Jest za dużo tutaj właśnie różnych skrętów i tak dalej, a ta hulajnoga jest po prostu źle napisana. No i chyba to wszystko. Przynajmniej na razie. Fabuła spoko. A, jeszcze jedno. W intrze, gdzie mamy pokazane te właśnie śmieci i tak dalej, to musi być kreską animowaną. Nie może być grafika fotorealistyczna. To mnie chyba najbardziej w tej grze zabolało i pokazało, że gra jest, żeby nie skłamać, prymitywna. Nie, może nie prymitywna. Taki homemade. Wiecie, znam taki... ojej, ciężko mi powiedzieć. W znaczeniu takim, że jest nie prymitywna, tylko nieprostolinijna. To jest inne słowo. Jezu, brakuje mi słowa. Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Gra jest prowizoryczna. Dobrze powiedziałem? Prowizorka? Tak, prowizorka. Że jest robiona po prostu przez twórcę, który się na tym nie zna.
Więc tak, to jest jeszcze moim zdaniem do zmiany. Ale ogólnie historia. No, historii zbytnio nie zasmakowaliśmy, jedynie poznaliśmy kilka osób. I tyle, więc jeżeli będziesz miał jakieś relacy, oczywiście z historią i tak dalej, jeżeli będziesz chciał poznać moje zdanie, jeżeli chodzi o przebieg historii i tak dalej, to jak najbardziej na Discordzie możesz do mnie napisać tak jak wcześniej. Jeżeli będziesz chciał jakąś poradę czy coś, oczywiście z chęcią odpowiem, bo również kilka pomysłów miałbym na jakieś rozwiązanie czy kodowe, bo tak jak właśnie jak nie wspominałem, troszeczkę piszę w JavaScriptie oraz w C Sharpie, więc coś tam mógłbym ci pomóc, jeżeli chodzi o kwestie programistyczne. Ale ogólnie naprawdę gra bardzo ciekawa. Dziękuję za grę w Tropicala, reszta gry wciąż jest w rozwoju. Jeśli chcesz go wesprzeć, możesz śledzić Tropicala na social mediach. W ten sposób nie przegapisz żadnych nowych wieści. Możesz dołączyć do serwera Discord, aby stać się częścią społeczności i pomóc w rozwoju gry. No, może jeszcze skorzystam. Bonusy. Mamy 9 monet. Kwaśny deszcz. Różne koncepcje arktycznego Tropicala. To jest jakiś arktyczny Tropical? A. To chyba coś jeszcze jest. Cyfrowe morze. Ja w ogóle mam pewien pomysł, co można było zrobić, ale. Ale to może. Może w dodatkowym odcinku. Hej, kochani, to jest takie wtrącenie na szybko. Pamiętacie ten kod binarny, który był podczas koszmaru u naszego kolegi? No i mi wyszło z tłumaczenia tego tekstu 308, 3108, przepraszam. Próbowałem to wklikiwać i tak dalej i nie udało się. Już miałem w ogóle dać sobie spokój, ale stwierdziłem, że napiszę jeszcze do twórcy, gdzie da się otworzyć coś tym kodem i tak dalej. I okazało się, że zgubiłem gdzieś albo jedną jedynkę, albo jedno zero i to jest kod 3188. Więc wpiszemy sobie to 3188, zobaczymy, czy cokolwiek się stanie. 3188, przeleciałem za daleko. Zobaczymy, czy gra w jakiś sposób zareaguje na to. Nie. Czyli zareagowała. No to macie jeden oczywiście feature, jeżeli chodzi o to. Dobra, to wstępka gotowa. Zapewne teraz jeszcze dostaliście informację, co było napisane w tym kodzie zero-jedynkowym, binarnym, który był pokazany w poprzednim bodajże odcinku. Ja zapomniałem całkowicie o tym, powiem szczerze, ale postaram się to jeszcze ogarnąć. Tak czy inaczej, moi drodzy, to by było na tyle z Tropicala. Trzy odcinki czy cztery, już nawet nie pamiętam. Mniejsza o większość. Naprawdę bardzo fajnie mi się grało. Dziękuję twórcy w ogóle za przedstawienie swojego dzieła. Co prawda może dużej widowni nie zrobiłem dzięki tym nagrywkom, aczkolwiek jeżeli ktoś jednak wpisze nazwę Tropical, może jakoś zobaczy i sam spróbuję zagrać w ową produkcję, którą jak najbardziej polecam i czekam z utęsknieniem na kontynuację i dalszą część historii. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Was Shiro, a my się widzimy oczywiście w innych seriach. Trzymajcie się, hej hej!